Krzysztofem Miętusem, a więc co najmniej 2 punkty zdobędzie dzisiaj reprezentant Polski. Ale poczekajmy, bowiem do końca zawodów jeszcze sporo czasu. Wielu zawodników, między innymi Michał Neumayer, który zajmował 24 miejsce po pierwszej serii. Jak pamiętamy, tam decyzją sędziego obniżono mu rozbieg o jedną belkę z 13 na 12. 124,5 metra osiągnął odległość pierwszej serii Michał Neumayer. Jak będzie teraz? Równie daleko. Piękny, daleki, długi skok reprezentanta Niemiec. Bez wątpienia to będzie nowy lider. 124 metry w tej chwili. 32 setne metra na sekundę. To prędkość zmierzona, prędkość wiatru. Minus 2,7 punktu za to. Tym razem trener nie opuszczał belki nieco niżej. Nie skracał rozbiegu Neumayerowi. 13 platforma startowa. Problemy przy lądowaniu. Brzydkie było to lądowanie, trzeba wprost powiedzieć, Neumayera. Widzą Państwo, próbował, markował tak naprawdę ten telemark. Stąd też sędziowie to natychmiast wyłapali. Niskie noty i Michał Neumayer mimo wszystko